ta załoga, czyli ten zaprzęg, jeżeli chodzi o Ligę Kujawsko-Mazowiecko, Mazurską, jest na trzecim miejscu. Witam serdecznie i dajemy sygnał do startu. Zawodnik przygotowuje się do startu, konia rozprężone, bierze duży najazd, spokojnie, bo widać, że konie, jeżeli się denerwują, ma jeszcze ten czas, żeby je uspokoić, żeby się samemu poprawić, bo to trzeba nieraz wodze w ręce poprawić, bat trzymać prawidłowo, bo upuszczenie bata jest również karane sekundami karnymi i zawodnik dojeżdża do bramki startowej i tym samym rozpoczyna przejazd. Pierwsza bramka przejechana dynamicznie, bez żadnego problemu, czysty przejazd. Druga tak samo, trzecia i kolejna, czwarta przeszkoda to jest trzecia przeszkoda, pierwszy element przyjechany prawidłowo, czyli te nawroty idą bardzo dobrze. Czyli to jest taki slalom, gdzie trzeba woltę na miejscu zrobić, żeby jak najmniej czasu stracić. Czym więcej się, większy nawrot, tym większa strata czasu. Czysty przejazd tej trzeciej przeszkody, siódma przeszkoda teraz przyjechana prawidłowo. Ósma również, zawodnik przejeżdża dziewiątą, również czysto, dziesiąta nie powinna mu sprawić przeszkód, ale zobaczymy. Nie no, poszły w galopie konie, wspaniale, jest to naprawdę piękny, dynamiczny przejazd. I teraz dwunasta przeszkoda, ten slalom, zobaczymy, czy to będzie spokojnie, czy również dynamicznie. Nie no, dynamicznie jedzie, bierze to wszystko w galopie, bardziej zbiera konie, mniej zbiera konie, w zależności od okoliczności, ale aż konie z kopyta dają, trawa idzie w górę i mamy 13 przeszkodę. Zbiera konie, zwalnia tempo, ale nie tak mocno. Po prostu chce walczyć o podium. Ma z kim, bo to jest z mistrzem benedykcińskim Andrzejem. No zobaczymy, czy mu się to uda. Ja życzę zawodnikowi wszystkiego najlepszego. A wtedy pan Andrzej będzie miał wyższą te przeszkody. Stop. Oj, nic się nie stało. Mamy taki... Zawodnik kontynuuje, stawiamy urządzenia podmiernicze. Mam nadzieję, że się nic nie stało, bo szkoda by było tego przejazdu dynamicznego nie zaliczyć, gdyby nam urządzenia rejestrujące odmówiły posłuszeństwa. Zaraz kolega pójdzie, sprawdzi i zaraz będziemy wiedzieli po zakończeniu przejazdu, jak się to zakończyło. Zawodnik zakończył przejazd.